Cześć. Cześć, witamy Was w tygodniówce jak niemal co tydzień. Tak. I jak niemal ostatnio co tydzień właściwie nie mamy o czym Wam poopowiadać. Nie, no ostatnio narzekaliśmy, że się nic nie dzieje, ale się okazało, że luty nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i w tym tygodniu to już naprawdę niewiele się działo, ale miejmy nadzieję, że marzec nadrobi, ale o tym to Wam będziemy opowiadać w marcu. W zasadzie Wszyscy mnie... Mów. Wszyscy najwyraźniej czekają na wiosnę z premierami i na razie nie bardzo się jest co spodziewać. Co prawda zapowiedzi jest cała masa i pewnie jak wygichnie to wszystko w tym samym momencie, tak, i aż nie będzie wtedy wiadomo o czym mówić. Natomiast na razie niestety jest niewiele. Ja przepraszam, słuchaj Adaś, prywata przez chwilę. Paweł Nasiadka się odezwał ostatnio pod naszym filmem. Pawłowi oczywiście dziękujemy, wszystkim dziękujemy za wierne oglądanie nas z nie wiedzieć jakich powodów, bo ja do tej pory nie jestem w stanie znaleźć powodów, dla których nas oglądacie, ale dzięki wielkie. Ale wracając do Pawła. Paweł po pierwsze pytał o dzwonki, o których wspomniałem ostatnio. Pawle, to jest rozmowa na dłuższy moment niestety. Może jak nam zejdą te wszystkie covidy, zarazy i inne dingsy i się nam uda spotkać na konferencji na przykład Motorola, to wtedy możemy usiąść i przeorężanie porozmawiać o tym, jak no, robimy te dzwonki. To jest kawał historii. Natomiast druga rzecz z kolei dotyczyła tego, że Pawła zatrzymało nasze mówienie o tym, chcesz mieć dobry telefon, to kupisz smartfona. To ja powiedziałem, to pamiętam. To trochę tak wygląda, to znaczy ja się zgadzam z tym, że na średniej półce w tym momencie jest rzeczywiście dosyć duży wybór. Natomiast po to, żeby się, szczególnie jeżeli chodzi o rzeczy poza fotograficznymi, tak ja się zgadzam, większość smartfonów na średniej półce, szczególnie na tych wyższych miejscach tej średniej półki, jak się sięgnie, to tam rzeczywiście są bardzo fajne konstrukcje, są fajne procesory, jest dużo pamięci. I ogólnie performance jest świetny. Natomiast jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, to przeskok pomiędzy nawet ostatnimi tymi miejscami na średniej półce, a półką wyższą jest jednak bardzo wysoki, bardzo brutalny. Duży. Poza tym wiesz, ja no już jak się czepiamy Motorola, bo o niej będzie dzisiaj chyba najwięcej, to tak popatrz, w tej chwili Motorola wrzuciła dwa średniaki, one oczywiście są niedrogie, ale mają raptem 4 giga RAM-u, co już wiele razy mówiliśmy, jest absolutnym minimum w tej chwili. Więc no to też tak trochę i tak samo znowu te telefoniki mają aparaty 48 mega, które w tym segmencie tego producenta to już widzimy, żebym nie przesadził, dobre półtora roku, jak nie dłużej. Trochę... Żeby uporządkować, Adaś mówi w tej chwili o Motorola Moto G10 i Moto tak. G30. Tak, ale to był tylko taki wtrend do tego, co ty powiedziałeś, takie jakby dokończenie, a teraz właśnie może przejdźmy do nowych telefonów Motorola, które w zeszłym tygodniu miały premierę. Ja je poznałem troszeczkę wcześniej, przed tą oficjalną prezentacją i powiem szczerze, kurczę, nie, no nie będę się, jeśli powiem wprost, jestem trochę rozczarowany tym, co zobaczyłem oczywiście na papierze, bo tak naprawdę nie chcę oceniać telefonu, dopóki nie wezmę w rękę, ale ani Moto G10, ani Moto G30 nie porwały mnie, serio, nie porwały mnie niczym, bo ani wyglądem, chociaż nie można powiedzieć, żeby to były brzydkie urządzenia, ale takie są dosyć zwyczajne i specyfikacjami również mnie nie porwały. Oczywiście... Cały czas trzymam się tego, że te telefony są niedrogie. Dobrze. Ale znowu też nie są aż tak drastycznie tanie, żeby się tym ekscytować, a oferują, kurczę, trochę mniej niż dotychczas było to w średniakach Motorola, ale też pamiętajmy o jednym. Motorola zmienia nazewnictwo. Już nie ma tam Moto G, Moto G z plusem i tak dalej, tylko mamy 10. 30, pomiędzy może będzie 20, a tak naprawdę fajne telefony pewnie zaczną się dopiero od Moto G50, no ale wtedy też ceny będą. Powiedzmy może o tym, co jest fajne w przypadku tych smartfonów, a fajne są baterie, dlatego że są po 5000 mAh. To prawda jest... Do tego nas Motorola już przyzwyczaiła, faktycznie. Baterie są... Spoko. Co prawda nieraz za tą informacją idzie troszeczkę mniej fajna informacja, że ładowanie jest tylko 10-watowe, no ale cóż, no,
przynajmniej bateria na jednym ładowaniu powinna wystarczyć dosyć długo. Oba modele mają Androida 11, co się chwali Motorola, bo nie zawsze się zdarza. Będziemy mówili o trzeciej Motorola, która miała premierę chyba z 10, jeżeli dobrze pamiętam. Także to, że w Europie... Jeszcze na razie w Europie jej nie będzie, przynajmniej przez chwilę, bo, ale to za chwilę wam powiemy. Jeżeli chodzi o usytuowanie na półce cenowej i na półce technologicznej, to właściwie tutaj wszystko mówi specyfikacja dotycząca procesorów obu tych modeli. G10 ma Snapdragona 460, natomiast G30 ma Snapdragona 662. Tak, zgadza się. Oba smartfony, żeby od razu było też wiadomo, żebyście o tym pamiętali, szczególnie zwracali uwagę, jeżeli się zdecydujecie na przykład na zakup tych telefonów, bo wam się bardzo spodobają. Oba te smartfony występują w wersji single SIM i dual SIM, dlatego warto zwrócić uwagę, którą wersję się kupuje. Na polskim rynku w oficjalnej dystrybucji raczej będą wersje dual SIM. Trzeba uważać w serwisach sprzedażowych przy odkupowaniu telefonów od kogoś i przy zakupach z zagranicy. G10 i G30 mają wyświetlacze 6,5 calowe, pracujące w rozdzielczości 720x1600 pikseli z noczem. Ten nocz nie jest jakiś bardzo wielki, no ale jest z tego po prostu. Dołu jest brudka. No i trochę szkoda, że to jest HD+, prawdę mówiąc, bo tak no trochę mało. Natomiast rzeczy pozytywnych, nawet Moto G10 ma już, moi drodzy, NFC. Wcześniej Motorola zdarzały się potknięcia i tego NFC brakowało nawet w dużo fajniejszych modelach. Tym razem nawet w tym tańszym mamy NFC, co bardzo chwalę, i uzupełnia informacje o ładowaniu baterii. O ile w G10, tak jak Jacek powiedział, bateria ładuje się z mocą 10 W, o tyle w G30 ta moc już jest dwa razy większa, 20 W. A, jest 20 rzeczywiście. Moja pomyłka, sorry. Się będzie ładować, no ale oczywiście ten model jest droższy, więc znowu wracamy do tego, od czego zaczęliśmy. Chcecie mieć lepszy telefon, musicie więcej zapłacić. No life is brutal po prostu. I sami tam skopać w tyłek. Dobrze, że wychwyciłeś, bo ja rzeczywiście jakoś się zgubiłem. No. Byłem pewien, że oba mają 10-watowe ładowanie, tymczasem rzeczywiście 30 ma 20-watowe ładowanie. W sumie nieduża tam informacja i nie dla wszystkich istotna, podobnie jak to, że te telefony mają ochronę przed wilgocią na poziomie IP52, czyli taka wodoodporność na wszelki wypadek, powiedzmy, na wypadek deszczyku, czy mrzaweczki, czy tam pochlapania telefonu. Z NFC co prawda jest fajnie, bo to na naszym rynku to NFC rzeczywiście jest, natomiast ja na razie nie znalazłem pełnych informacji, natomiast na pełnej wszystkich wersji tego modelu. Tak, no może. W związku z tym też doradzam ostrożność przy zakupach z zagranicy, bo może się nagle okazać, że któraś z wersji czy G10, czy G30 tego NFC może nie mieć po prostu. Tak, to może się zdarzyć, ale raczej w przypadku egzotyki, czyli telefonów, nie wiem, sprowadzanych z Indii, o ile ktoś to robi, w Chinach one będą pod marką Lenovo, więc w ogóle zapomnijmy. U nas w Europie, co było wyraźnie podkreślone na prezentacji, NFC będzie, czyli nawet jakby się, nie wiem, trafi tą motkę w Niemczech, czy tam innej Francji, to NFC raczej powinno być, ale na wszelki wypadek, jak Jacek mówi, nie zawadzi sprawdzić. Warto sprawdzić. Jeżeli chodzi o tiery pamięci, G10 ma 64 albo 128 giga flesza i tylko jedną wersję 4-gigową pamięci RAM. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o G30, to jest 128 flesza i dwie wersje RAMu, bo 4 albo 6 giga. No czyli wiadomo, co kupić. Ceny zaczynają się od 700 i 900 zł bez złotówki. Dostępny będzie już w przyszłym tygodniu ten telefon, jeden i drugi. Ceny europejskie to 150 i 180 euro, ale to jakby to kogoś interesowało. No i może jeszcze dwa słowa o aparatach, co? Bo tak w sumie żeśmy nad tym przeskoczyli. Tak, to znaczy możemy powiedzieć przede wszystkim to, no jakby ja pamiętając przez cały czas o tym, co Paweł napisał, mogę powiedzieć tak, również aparat z matrycą 48 megapikseli może robić oczywiście bardzo dobre zdjęcia. To zawsze jest kwestia sensownego oprogramowania, które się do tego aparatu dołoży. I tutaj jest tak, że w 10 jest rzeczywiście aparat 48 megapikseli, w 30 są 64 megapiksele. Otóż. Są dodatki. W
30 to będzie aparat szerokokątny plus dwie dwójki, wiadomo do czego, z przodu 13. Jeżeli chodzi o 10, to jest 128 megapikseli plus 8 szerokokątna plus dwie dwójki i 8 z przodu. Przepraszam, rozbawiłeś mnie z tym, wiadomo do czego są te dwie dwójki. No wiadomo, no tak, do niczego. No tak, no one są po to. Znaczy, słuchaj, ja nie wykluczam, że ktoś tą dwójką makro na przykład robi zdjęcia makro. Co prawda one są niewielkiej rozdzielczości. Ale prawda, coś one... można zrobić, natomiast no, cały czas mam wrażenie, że te aparaty są tak trochę dokładane na siłę, bo nawet i Motorola też się zdarzało, że po prostu funkcja makro była implementowana programowo do aparatu szerokokątnego, o ile dobrze pamiętam. A tak, i tutaj procentów to już na pewno. I tutaj to właśnie wychodzi, dlatego że ja jednym z flagowców, nie wiem, ostatniego lata robiłem rzeczywiście serię zdjęć makro, bez aparatu makro. Ja robiłem je aparatem tele. I tutaj widać momentalnie po prostu ogromną różnicę między tą półką niską czy średnią, a półką wysoką. Dlatego, że tutaj bez dedykowanego aparatu makro mrówki mi wyszły takie, że ja w życiu po prostu mrówek robionych przez aparat fotograficzny smartfona nie widziałem. Tym aparatem makro 2-megapikselowym nie zrobić tak dobrych zdjęć po prostu. No nie zrobić. Nie ma szans, no byś się starał. I tutaj jakby to wychodzi. Ja mówię, zgadzam się z tym. Mnie zresztą nie stać na smartfony flagowe. Jeżeli nie mam smartfony flagowe, to wyłącznie do testów. Dlatego ja się zgadzam. Tak, średnia półka jest bardzo mocno rozbudowana. Znajdziemy tutaj bardzo wiele różnych smartfonów, od bardzo kiepskich specyfikacji albo kiepskich specyfikacji do bardzo dobrych specyfikacji. No, natomiast jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, to niestety pazur, aparaty fotograficzne mobilne pokazują dopiero we flagowcach. Nic na to nie poradzimy. No zgadza się. Tak może podsumowując te dwie motki, ja nie wiem, 700 i 900 zł. Kurczę, przy całej mojej sympatii do Motorola, no nie, jakoś... Kurczę, nie widzę. Jeżeli macie ulubione oprogramowanie fotograficzne, które sobie zainstalujecie w tych smartfonach, jest taki co najmniej jeden program całkiem niezły, androidowy, który pozwala na pogrzebanie troszeczkę w zdjęciach i uzyskanie trochę lepszych efektów od tego domyślnego, że generic oprogramowania androidowego, to może uda się rzeczywiście fajne zdjęcia wycisnąć z tych aparatów, bo tutaj nie ma powodu, żeby tych dobrych zdjęć one nie robiły po prostu, tak? Tak, ale Jacku, pamiętaj, że Motorola od jakiegoś czasu nie ma już takiego całkowicie golutkiego Androida. Ja dawno nie miałem Motorola w ręce. To może powiedzmy, żeby też ci, którzy podobnie jak ty nie mieli styczności z motkami, wiedzieli. Poza tym, że tam są te znane z Motorola gesty, tam, że możesz sobie latarkę uruchomić, trzepiąc telefonem i tak dalej, właśnie jest motorolowa aplikacja aparatu, która jest dużo bardziej rozbudowana niż ta Google'owa, ta standalonowa. No i też chyba, bo nie mam do tego kompletnego, takiego całkowitego przekonania, wyciąga z tych aparatów już trochę więcej niż ta bazowa aplikacja. Więc tutaj już Motorola jakiś ruch w kierunku pracy nad fotografią zrobiła. Co prawda ja to miałem okazję wypróbowywać z flagowym modelem Edge. No właśnie, jak to działa? No, ta aplikacja jest przede wszystkim funkcjonalna, zawiera trochę dodatkowych bajerów, czy robi lepsze zdjęcia. Prawdę mówiąc, to by trzeba było porównać zdjęcia z aplikacji Motorola ze zdjęciami aplikacji standardowej Google'a, czego niestety nie byłem w stanie zrobić. No, niemniej widać było, że ta aplikacja potrafi już trochę więcej, bo same chociażby funkcje związane z ujęciami portretowymi już były bardziej rozbudowane i nawet jakoś to działało, o ile dobrze pamiętam. Więc są szanse, że coś jednak z tych aparatów wyciągnięto więcej, bo pamiętajmy, że ten 48 mega, który jest w G10, to już jest ten moduł taki no dosyć, no może nie stary, ale już znamy go z wielu wcześniejszych modeli Motorola. To jest ten moduł Samsunga, który domyślnie w ogóle przez Samsunga robi zdjęcia 12 megapikseli, zdaje się. Tak, dokładnie. Także no, są szanse. No, mówię, nie chcę oceniać telefonów, nie mając ich w ręku, natomiast patrząc na specyfikacje i ceny, to przykro mi, ale tym razem jestem na nie.
I to tak dosyć zdecydowanie, podobnie zresztą jak w przypadku kolejnego modelu Motorola, który również ma pewne zalety, ale również no, nie można go nazwać zbyt porywającym. Natomiast jest to model, ciekawostka przyrodnicza troszeczkę, bo jest to model, który jest według informacji oczywiście, które są w internecie, produkowany, słuchajcie, w Indiach i tamże właśnie gdzieś zadebiutował i myśmy już o nim gadali, bo to jest Motorola Moto E7 Power. Power, czyli z dużą baterią, przy czym ta bateria jest taka sama jak w modelach, o których przed chwilą odpowiedzieliśmy, bo 5000 mAh i ładowana z mocą 10 W, tak jak w Moto G10, więc to też nie jest jakiś super hiper, ale telefon jest tani, więc tańszy niż tamten. I to zdecydowanie, więc może też powiedzmy kogoś zainteresować. Ceny, może od razu powiem, zanim Jacek zacznie o specyfikacji, ceny przeliczyłem z rupii indyjskich i wynoszą 380 albo 420 zł, czyli po doliczeniu podatku jest cień szansy, bardzo niski, że ten droższy model by się zmieścił w okolicach 600 zł, a ten tańszy mógłby kosztować mniej niż 500, tylko ja go kompletnie nikomu nie polecam, powiem, ma pamięć 2 plus 32 giga. Więc mówmy o tym modelu droższym z pamięcią 464, która już w tak budżetowej konstrukcji zaczyna mieć sens. Tak, tutaj wyraźnie widać, że jest to model słabszy od tych dwóch, o których mówiliśmy wcześniej. Zamiast sensownego Snapdragona jest sensowny, co prawda, ale tańszy MediaTek Helio G25. Bardzo podobne są parametry wyświetlacza, bo to też jest 6,5 cala z rozdzielczością HD+, i też oczywiście przy normalnej częstotliwości pracujący. Tak, i z kropelkowym noczem w nocy. Z kropelkowym noczem i również jest IP52, ale Motorola zdaje się standardowo w tej chwili. Tak, tak, ja myślę, że to jest już też taki znak rozpoznawczy Motorola. No i bardzo dobrze, że ten producent o tym myśli i chociaż takie nawet w budżetowych telefonach zabezpieczenie przed zawilgoceniem daje. To jest też, powiedzmy, argument przemawiający za wyborem Motorola. O pamięciach Adam już właściwie powiedział, czyli Hindusi w zasadzie w tej chwili, dlatego że w Indiach ten telefon jest dostępny w tym momencie, mają wybór pomiędzy 32 plus 2 a 64 plus 4 i to jest wybór stosunkowo prosty. No nie, nie sądzę, żeby ktokolwiek kupując tę słabszą wersję pamięci był zadowolony. Natomiast znacznie słabsze są aparaty fotograficzne, bo tutaj mamy z tyłu 13 plus 2 plus 5. Ta piątka jest, przepraszam, 13 plus 2, z przodu mamy 5 podkrytową oczywiście do selfie. Chociaż ja się nie dziwię, że tak się trochę nabrałeś, bo faktycznie jak popatrzymy na oprawkę aparatu, to diodę wyglądowano tak, żeby udawała trzeci obiektyw. Tak, tak. No się zabieg udał. Telefon występuje w dwóch ładnych kolorach. No niestety ma pod ekranem dość szeroki podbródek, no i tak jak mówimy, no ta wersja 2 plus 32, mam nadzieję, że do nas w ogóle nie trafi, a i w Indiach chyba też nie będzie się cieszyła powodzeniem, chyba że jakiś Hindus jako karę za grzechy będzie używał takiego telefonu i Motorola już więcej czegoś takiego nie wypuści. Natomiast 464 w tak budżetowej konstrukcji, no to już powiedzmy, że spoko, chociaż cały czas się upieram, że 4 giga to jest absolutny minimum w dzisiejszych czasach, żeby telefon jakoś działał. No i zdjęcia tutaj bardzo śliczne, jednak nie będą tutaj te możliwości fotograficzne, będą znacznie mniejsze, bo o ile z tych większych matryc da się coś wyciągnąć, o tyle tutaj z tej trzynastki, no umówmy się, że niewiele da radę. No smartfon chyba do nas w tej formie raczej nie trafi, to jest chyba wersja dedykowana na Indie, tak mi się zdaje. Tak, szczególnie, że właśnie on jest promowany Made in India, więc to jest myślę stricte na tamtejszy rynek, bo no nie wiem, jakie są koszty produkcji w Indiach, ale tam rząd bardzo mocno pomaga producentom, wspiera gospodarkę i no, daje różne ulgi, dlatego coraz więcej firm lokuje tam właśnie produkcję, ale jest to produkcja stricte na indyjski rynek. Nie wiem, jak wygląda kwestia, jaki jest stosunek eksportu tych produkowanych w Indiach modeli do tych, które zostają w Indiach, ale podejrzewam, że większość jest produkowana właśnie na rynek tam lokalny. No i tylko się cieszyć, że i tam przynajmniej rząd wspiera gospodarkę. No i dodam jeszcze, że ten telefon jest też oferowany jako Flipkart Unique, czyli jest to telefon na wyłączność dla indyjskiego sklepu internetowego Flipkart. To też jest dosyć znamienne.
A gdybyście chcieli go obejrzeć, to ja zapraszam, bo dzisiaj uzupełniłem rendery. Są oba kolory, niebieski i czerwony, i ze wszystkich stron smartfon, także można go sobie obejrzeć. W artykule również znajdziecie te grafiki, także wszystko w linkach pod filmem. I zamęczyliśmy Motorola, poznęcaliśmy się nad Motorolami, to może... I przejdziemy do Samsunga. Poznęcajmy się teraz nad Samsungami. I może od modelu F62 zaczniemy? Myśmy już o nim gadali tyle razy, tak, że patrzmy dno. Tak. Ale mamy ceny teraz, słuchajcie. Co prawda znowu są to ceny z rynku indyjskiego, bo wyobraźcie sobie, że przypadkiem zupełnie właśnie ten model również zadebiutował w Indiach i tam przede wszystkim jest na razie oferowany, a czy trafi do nas? Powiem szczerze, mam nadzieję, bo patrząc na ceny i na niektóre elementy wyposażenia tego telefonu, to jest to bardzo, bardzo fajny średniak, bo po pierwsze ma akumulator 7000 mAh, ładowany z mocą 25W, co już trochę mniej mi się podoba, bo jednak taka pojemność to, żeby ją napełnić, trochę potrwa. No myślę, że 2 godziny, 2,5 to jak mordę strzelił. Do tego ma, słuchajcie, procesor dość istotny. Jest to Exynos 925, który nieco wcześniej napędzał, słuchajcie, nie zgadniecie, ale Samsunga Galaxy Note, czyli flagowca. W Note 10 był dokładnie ten procesor, który teraz trafił do średniaczka i ma do towarzystwa albo 6, albo 8 giga RAM-u, czyli też całkiem zacnie. No a pamięć wewnętrzna standardowa dla średniaka 128 giga. Jeszcze na koniec może słowo wyświetlacz. AMOLEDowy, 6,7 cala, Full HD oczywiście, z dziurką na aparat do selfie 32 mega. A tylny aparat to 64 podstawowa matryca, 12 szerokokodna i dwie, tu znowu niespodzianka, piątki do makro i rozmywania tła, nie dwójki. I ceny, słuchajcie, ceny to mnie naprawdę kręcą, ale no pamiętajmy, to są ceny na Indie, więc trzeba dowalić VAT-u. Bez VAT-u licząc wprost z Indii 1220 i 1320 zł odpowiednio za pamięć 6 albo 8 RAM. Telefon nawet niezbyt gruby, bo bateria 7000, a grubość telefonu to 9,5, czyli nie mało, ale no nie jakoś tam dramatycznie dużo. Trzy kolorki do wyboru i no krótko, czekamy na ten telefon w Polsce, oczywiście z dobrymi cenami, bo jak tak go Samsung wyceni pod 2000, to już trochę mniej mi się zacznie podobać. Z tym, że w Polsce albo na świecie on się może pojawić pod nazwą M62. No. Tak. Ja sprawdzałem właśnie certyfikację, żeby się upewnić, ale certyfikacja jest wyłącznie na wersję Dual SIM. Ten smartfon występuje na razie przynajmniej wyłącznie w wersji Dual SIM. Nie znalazłem, powiem szczerze, u żadnego certyfikatora, żeby się pojawiła wersja Single. Ale całkiem możliwe, że będzie, bo to też no, póki co nie wiemy, tak? To znaczy bardzo możliwe, że Single i Dual może się pojawić właśnie pod nazwą Galaxy M62 i tam to będzie, a tutaj jako, że model może być też dedykowany wyłącznie dla Indii, może no się okazać, że jest wyłącznie... On jest na Indie głównie. Przepraszam? Tak to wygląda, że on jest przede wszystkim na Indie, tak. Bo jakby samo miejsce premiery o tym dosyć dobitnie świadczy. Tak, dlatego możemy się przygotować na to, że jeżeli bliżej nam geograficznie on się pojawi, to może się właśnie nazywać M jak Maria 62. Tak, tak, jak mydło, to błagamy Samsungu, nie przeginij z ceną, bo jeżeli ten telefon zostanie dobrze wyceniony, to będzie hicior. I właśnie jeszcze wrócę, znowu sprawdzę, bo właśnie zacząłem sprawdzać to, co mówiłem w przypadku Motorola. Ten model też jest oznaczony jako Flipkart Unique, czyli jest na wyłączność dla indyjskiego sklepu Flipkart. Pytanie, czy ta wyłączność dotyczy wyłącznie indyjskiego rynku, czy jest to wyłączność, powiedzmy, globalna. Ale powiedzmy, że jest to jakaś tam wskazówka, że jednak u nas raczej będzie ta M-ka i nie mamy co kombinować, tylko poczekać. W Polsce w sprzedaży pojawił się, i to możemy powiedzieć na pewno, Samsung Galaxy A32. W wersji 5G. Cena to jest 1249 zł za wariant 4 plus 64. I to jest ten z Samsungów, o którym wiemy na pewno, że jest w Polsce dostępny w sprzedaży i że
ewentualnie można go obejrzeć. Myśmy o nim już mówili, w związku z tym nie będziemy się powtarzali. Tak, dokładnie, przy czym jeszcze ewentualnie zwróciłbym uwagę, ale tu już musicie kliknąć w link i obejrzeć grafikę, na wygląd tego telefonu, bo jest to zapowiedź prawdopodobnie nowej stylizacji w całej serii A. Stylizacji, która będzie obowiązywać w tym roku. Mianowicie zniknęła ramka aparatu fotograficznego, ten czarny prostokąt. Teraz obiektywy po prostu wyłażą jakby z obudowy, są kółeczkami ciemnymi na obudowie, no niestety trochę wystającymi, ale... I jeszcze dodam, że jest to jeden z najtańszych telefonów z 5G w kraju i na pewno najtańszy Samsung z 5G w Polsce. Więc jak chcecie mieć Samsunga i 5G, no to już wiecie co. Gdyby im się udało zrobić to tak, żeby te aparaty nie wystawały, tak jak LG na przykład udało się zrobić częściowo, bo też nie zupełnie w welwecie, to by ten design miał sens. A tak to powiem szczerze, że mi się średnio podobają wystające kółka z tyłu aparatu. Znaczy się, wiesz co, inaczej, powiem ci tak, mnie też to się średnio podoba, natomiast podoba mi się dużo, dużo bardziej niż prostokątny, czarny, kurczę, kawałek czegoś przyczepiony na pleckach telefonu, bo to wyglądało po prostu szpetnie i niestety, no powiem szczerze, no, to jest taki w tej chwili smartfonowy trochę szablon i nie wiem jak tobie, ale mnie się to strasznie podoba. A wam, drodzy widzowie, podoba się ten czarny prostokąt na pleckach? Czy wolicie jakieś inne wariactwa na temat rozmieszczenia aparatu? Bo ja osobiście wolę. W zasadzie nie przeszkadza, co prawda to też jest jeszcze kwestia tego, w jaki sposób projektanci go zaimplementują. Tak patrzę w tej chwili na mojego smartfona, który służy mi za kamerę i tutaj to jest ładnie zrobione. Nie będę wam mówił jaki, bo po co. Natomiast są rzeczywiście marki, które są w stanie ten prostokąt zrobić ładnie, są takie, które są w stanie zrobić mniej ładnie. LG się udało w Velvecie to zrobić właśnie częściowo, bo tylko jeden aparat wystaje, czyli daje się to zrobić. I może wyglądać bardzo fajnie również. No, nie wiem, czy pamiętacie te pierwsze Oporeno, one miały genialnie wkomponowane aparaty. W ogóle nie wystawały i były po środku tylnej ścianki i to wyglądało no, przefajnie. Niestety później Oppo zaczęło kombinować, no i te nowe Reno już mi się tak trochę mniej podobają, chociaż nadal są ładne, ale już nie tak jak te pierwsze. Ale wróćmy do Samsunga, tych oprawek aparatów, bo podobną oprawkę, niestety tu już trochę wystającą, ale nadal w kolorze obudowy, prawdopodobnie, podkreślam sobie prawdopodobnie, chociaż niemal na pewno może tak, będą mieć kolejne modele serii A, mianowicie A52 i A72, których rendery i specyfikacje ujawnił taki znany berliński leakster Roland Kwan w swoim serwisie. I no i nie tylko on, nie tylko on. No nie tylko on. Co prawda on jest wszędzie cytowany i wszędzie są pokazywane jego zdjęcia, one są dostępne, trzeba je znaleźć po prostu. Jasne. No i chyba Kwanta nie lubisz, ale generalnie... Nie przepadam, co prawda miałem okazję się z nim spotkać, zresztą ty też kilkukrotnie na wyjazdach i tam się całkiem sympatycznie rozmawiało. Natomiast myśmy się pożarli w internecie troszeczkę i powiem szczerze, że rzeczywiście za człowiekiem nie przepadam, bo jest specyficzny. No jest specyficzny, ale... Natomiast w kontakcie bezpośrednim to bardzo miły facet jest. No dobra, ale wróćmy jakby do tematu. Kwant fajnie to publikuje, bo robi taką po prostu pigułę, tam nie chrzani o tam różnych cudach wiankach, tylko to, co wie, to pisze krótko, konkretnie, no i z grafikami grafiki zwykle też znajduje, bo tak jak Jacek powiedział, to nie jest żadna wiedza tajemna, on po prostu wie, gdzie poszukać widocznie i te grafiki wiszą gdzieś w sieci, tylko pytanie, gdzieś tam są pochowane. To znaczy one czasem wiszą rzeczywiście stosunkowo długo, czasem wiszą przez moment i trzeba złapać ten moment, no, kiedy one są. Mnie się tak wielokrotnie również udało, ja co prawda nie prowadzę specjalnej strony z przeciekami. No może powinny zacząć. Nie, to nie ma sensu, bo dla mnie to jest dodatkowa robota. Natomiast to, co znajduje najczęściej, znajduje się również na MGSM-ie, w związku z tym macie do tego wolny dostęp, tylko my z tego nie robimy wielkiego halo po prostu. No. Może powinniśmy zacząć, byśmy, wiesz, serwis był bardziej znany, a tak to... Dobra, przejdźmy do tych telefonów. A52 to już też wiemy nie od dziś, że będzie w dwóch wariantach 4G i 5G, które się będą jednak nieco różnić. Przede wszystkim procesorami. 4G będzie mieć Snapdragona 720, a 5G 750. Zestawy pamięci będą podobne, 6 plus 128 albo 8 plus 256.
Wyświetlacze też w obu wariantach takie same, 6,5 cala Full HD AMOLED-y i otworek na 32-megowy aparat do selfie również tak samo. Będzie jednak inność... Wiesz co, Adaś, jak spojrzysz na rendery, bo ja... Oczywiście to są nadal przecieki w tej chwili, no. W związku z tym tam mogą być różnice, ale jak się spojrzy na rendery, no. I na skalę tych wyświetlaczy, stosunek boków i na wielkość aparatu fotograficznego przedniego, to informacje o tym, że A72 będzie miał aparat 6, nie, przepraszam, nie, nie. ekran 6,7 wydają się rzeczywiście wiarygodne. Jacku, ale ja nie mówię teraz o A72, ja mówię o dwóch wersjach A52. A, okej. No on będzie 5G i 4G. Dobra. Więc wracając. Dwie wersje Galaxy A52. Jedna z 5G, druga z 4G. I czym się różnią? Poza tym, co już powiedziałem, procesorami, to odświeżeniem ekranu. 4G ma słabsze 90 Hz, 5G ma 120 Hz, czyli tak jak już flagowce Samsunga. Oba telefony mają akumulatory 4500 mAh z szybkim ładowaniem 25 W, ale moi drodzy, w zestawach nie będzie takiej 25-watowej ładowarki, będzie tylko 15-watowa i w przypadku Samsunga będę złośliwy, ale powiem, cieszcie się, że w ogóle jakaś będzie. Będzie też NFC, będzie oczywiście wodoszczelność w klasie IP67 i na koniec znowu różnice w tylnych aparatach. I tu jest odwrotnie, 4G ma ciutkę lepiej, bo 5G ma główną matrycę 64, szerokokątną 8, i aparaty 5,2 do makro. Natomiast w modelu 4G aparat szerokokątny ma 12 mega. Niby nieduża różnica, ale jakaś tam jest. No i ceny, powiedzmy, po przeliczeniu z euro, dorzuceniu oczywiście tego, że u nas jest zawsze drożej niż na zachodzie, no to powiedzmy szacujemy wstępnie na 1600 i 2000 zł bez złotówek. Ciekawe, czy trafiłem, bo to jest mój wymysł. Po prostu przeliczyłem ceny z euro, te, które podał Roland. Oczywiście cały czas są to informacje nieoficjalne, ale patrząc na to, jak są precyzyjne i obszerne, to wydaje mi się, że tu się już chyba wiele nie zmieni. No i czekamy na premierę oczywiście, bo premiera w marcu. To może teraz dla odmiany Jacek by opowiedział o A72, żeby... bo faktycznie to jest większy telefon, chociaż podobny do tamtych dwóch jednak trochę. Tak, to znaczy ja nadal przekonuję Was, że co prawda większość danych jest prawdopodobnie pewna, ale jednak mogą się pewne kiksy trafić. No, mogą. To jest smartfon, który prawdopodobnie będzie również działał na Snapdragonie 720G plus modem. I tutaj jest pewien problem, dlatego że początkowo wydawało się, jakby miał się pojawić tylko w jednej wersji. Prawdopodobnie pojawi się w wersji 4G i 5G również. Tak jak analogicznie jak A52. Dokładnie. Ale mniej plotek na ten temat było, nie wiem, czy zauważyłeś. Słucham? Było mniej trochę plotek, o ile... To znaczy, on początkowo był rzeczywiście w certyfikacji i w przeciekach różnych tylko w jednej wersji. I później dopiero jakby wyskoczyło, ja akurat znalazłem u Hindusów, że również certyfikowana jest druga wersja, także będziemy mieli no i 4G prawdopodobnie. Zapala mi się taka lampka w tle, że może po prostu dostępność poszczególnych wersji będzie zależeć od rynku i na przykład 4G pójdą tylko do Indii, u nas w ogóle 4G nie będzie, a wjadą tylko modele z 5G. Może to też zależeć od tego, jakie zapotrzebowanie złożą operatorzy, bo jak znam naszych operatorów, to będą cisnąć na 5G, no bo modne, chociaż zasięg no jest jaki jest, jeszcze mizerny. Niemniej moda jest, tak, trzeba nakręcać hype'a, więc... Nie, bardzo dobrze, lepiej ludziom sprzedać bardziej zaawansowane urządzenia. No ja nie narzekam, ja się strasznie jaram, bo mam w domu taki zasięg 5G, że zapieprzasz, miło, no. Więc faktycznie kupa radości i no tak jak właśnie Jacek zauważył, że A72, no te plotki o modelu 4G się pojawiły później, o ile w przypadku A52 plotki o tym, że będą dwa warianty, były w zasadzie już od samego początku, o tyle na giełdzie plotkarskiej ten A72 4G się pojawił trochę później. No ale Jacek miał opowiedzieć o specyfikacji, więc oddaję głos.
Znaczy w zasadzie nie ma tutaj jakichś świetnych rzeczy, o których wiadomo w tym momencie. Będzie niemal na pewno Super AMOLED 6,7 cala, pracujący w Full HD z plusem, z prawdopodobnie 90-hercowym odświeżaniem. Jeśli chodzi o wersję pamięci, to w tej chwili na giełdzie są wersje 128, 256 flesza, 6 i 8 giga RAM. Aparat szacuje się, że to będzie 64 megapiksele plus 12, plus 8, plus 2. Ta 8... Mówię, że tyle obiektyw, nie? No więc właśnie, dlatego ja pisałem, że tyle. Wygląda podobnie jak w tym A52 i w ogóle stylizacja tego aparatu jest identyczna, więc to bym już uważał z tym teleobiektywem. Ale może, no w końcu pozycjonowany wyżej, więc w sumie to by się układało, szczególnie, że mamy trzy duże obiektywy, jeden malutki tylko, nie? W tej oprawce aparatu. Także mówię, do specyfikacji podchodźcie do... Jak w tym momencie dosyć ostrożnie. No, to, co widać na renderach, powinno mniej więcej trafić do sklepów, tak? Dlatego, że rendery są oficjalne. Są rendery pardon? W związku z tym to tak. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, pozostałe rzeczy związane z tym smartfonem, wiecie, musimy czekać na premierę, bo ja nie mam odwagi w tej chwili mówić, że coś będzie na pewno. Już w przypadku aparatów mam pewien problem z mówieniem, że będą na pewno takie, bo to naprawdę nie jest pewne. Tak, dlatego powtórzmy, no to są specyfikacje nieoficjalne od Lixtera i pewnie jeszcze będziemy Wam o tych telefonach przynudzać, jak już się pojawią i pewnie wtedy będziemy Samsunga ochoczo krytykować za zbyt wysokie ceny. No ale zobaczymy. Oby nie. I one na kartach mają oczywiście zaznaczone wyraźnie na czerwono, że to są wstępne specyfikacje i że nie ciągajcie nas za nie do sądu, bo nie dajemy na nich gwarancji. No. I to w zasadzie chyba wszystko, co mamy. Motorola i Samsungi. Tak. I myślę, zostawmy, bo reszta to są ploty, ploteczki, pierdółeczki. Oczywiście zachęcam, żebyście sobie kliknęli w aktualności na MGSM i poczytali te pierdółeczki. Mamy tam, znajdziecie też informacje o nadchodzących premierach, bo będzie tego sporo, ale kurczę, w tej chwili to też nie za bardzo jest o czym mówić, bo w przypadku niektórych to wiadomo tylko, kiedy zostanie co zaprezentowane i tyle, nawet przecieków za wiele nie ma. Także pożyjemy, zobaczymy. Na pewno w marcu te tygodniówki będą dłuższe i na pewno będziemy mieli o czym opowiadać, bo to już dzisiaj wiem. Są przecieki w sieci w tej chwili dotyczące na przykład Mi 11 Lite. Co prawda u nas również Adam zdaje się o nich pisze. Tak, tak. Są przecieki dotyczące Oppo Find X3, są przecieki dotyczące Redmi K40 na przykład, są przecieki dotyczące Narzo, które nas tak naprawdę średnio, bo również na Indie nowego. No jest tego naprawdę, słuchajcie, na kilogramy. To jeszcze na koniec może taka autoreklama, no bo zbliża się polska premiera Xiaomi Mi 11. Cen Wam nie powiemy, bo nie znamy, natomiast miałem okazję już pomacać ten telefon, co prawda tam przez około godzinkę tylko, jeszcze go nie mam w testach, więc wiele Wam nie powiedziałem, ale jest filmik, którym powiedziałem to, co Wam mogłem powiedzieć, to, co mogłem zaobserwować w godzinę. Jest on podlinkowany, również gorąco zachęcam do obejrzenia. Znaczy mi się zdaje, że zdjęcia wyglądają całkiem nieźle. Tak, zdjęcia robi nieźle, ale wiesz, Jacek, robisz mi je w pomieszczeniach, więc tylko jedne, powiedzmy, powtarzalne warunki. Ale to jest właśnie to, że te zdjęcia były robione w pomieszczeniach, on zdaje się nie rozjaśniać nienaturalnie, to znaczy on stara się pomieszczenie... Ładnie wyciąga, robi ładne rozmywanie tła, no fajne są efekty wideo, ale to wszystko Wam pokażę w recenzji, na razie sobie możecie tu się pokazać, możecie sobie kliknąć ten filmik i obejrzeć. Zachęcamy, podobnie jak Paweł, możecie nam i zadawać pytania oczywiście, tak, komentować, w komentarzach, marudzić. Możecie komentować. Tak, marudzić też jak najbardziej można. Co prawda ja jestem stosunkowo odporny na marudzenie, ale jak najbardziej marudzić można. Może się okazać, że się zamarudzi na takiej nucie, na której jestem w stanie zareagować i coś zrobić na ten temat. No bo jest sporo rzeczy i na MGSM-ie i u nas w ogóle, które moglibyśmy zrobić rzeczywiście. To chyba tyle. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie troszeczkę zaniepokoiła i też o niej muszę wspomnieć, mianowicie Adaś napisał taki artykuł, który sugeruje, że Huawei znacznie zmniejszył zamówienia i te zamówienia, które w tym roku złożył na podzespoły, są
to jest chyba 60% zeszłoroczne. Tak, 60% mniej komponentów zamówił, to jest informacja o tych operantów. Którzy dostarczają podzespoły do produkcji, na podstawie czego można oszacować, ile Huawei chce wyprodukować. No chce wyprodukować mniej, niestety. To jest bardzo zła wiadomość, bo z rynku ma szansę zniknąć bardzo duży konkurent, tak? Konkurent przede wszystkim gracz, tak, który trochę ten rynek jakby czasem tak spoliczkował i nim trochę potrząsnął niekiedy, no. Tak, to właśnie o to chodzi. Bez względu na to, jaki mamy stosunek osobiście do tej czy do innej marki, jest rzeczą pozytywną, jeżeli te marki na pewnym poziomie są w stanie ze sobą konkurować. Jeden Samsung wymusza ulepszenie. Gdyby nie Huawei, to Samsung i LG nadal produkowaliby stare, nudne modele, które nikogo dokładnie, pakując do nich stare podzespoły. Ale no trochę racji w tym jest, że jakby taki kop był do konkurencji, jakby do walki o klienta, nie? A tutaj się nakłada kilka rzeczy, poza amerykańskimi sankcjami mamy oczywiście COVID, mamy oczywiście lockdown. Ludzie przez to, że nie działają, że się nie przemieszczają zbyt wiele albo przemieszczają się mniej niż zwykle, mniej korzystają z urządzeń mobilnych, w związku z tym również w ogóle mniej smartfonów się sprzedaje. I z jednej strony można stwierdzić, że Huawei dostosowuje się do rynku, produkując mniej smartfonów. Z drugiej strony to nie jest dobra informacja, przynajmniej na dziś, bo bardzo możliwe, że się okaże, że mając większe możliwości, Huawei albo czeka na taką możliwość, że może uda się ze Stanów coś więcej wycisnąć i może uda się później coś zamówić, a może po prostu tak już zostanie na ten rok i będzie trochę... A żyją, mówi Dim. Żegnamy się z Wami. Tak. Dziękujemy Wam, że wpadliście, dziękujemy, że z nami pobyliście przez tą pewnie znowu z godzinkę siedzieliśmy, nie? Masz tam czas nagrywania? Wiesz co, tak, mniej więcej 48 minut na razie jest na budziku, ale to... W każdym razie dzięki, że wpadliście i dzięki, że nas znosicie. Ja mówię, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tutaj wpadać, ale bardzo się cieszę, że z nami jesteś. To dlaczego? Bo kurczę, nas lubią, bo jesteśmy fajni, ładni i w ogóle. Tak, jesteśmy przystojni. Jakbyśmy byli przystojni, to byśmy mieli prawdopodobnie gremium znacznie większe. Byli blogerami modowymi. Pierdołek. Blogerami modowymi. Wiesz, ja jestem blogerem modowym, czasem występuję w czapeczce, czasem trochę tak. YouTuberem modowym jestem, w czapeczce, w kapturku. Tak. O Jezu, no to mi teraz robisz, ja jestem ten nudziarz, co pokazuje smartfony, o Jezu. Dobra. Cześć, do przyszłego tygodnia mamy nadzieję, może będzie coś ciekawszego wreszcie, bo od 3 tygodni posłucha. Cześć. Ja bym strzelił, że jeszcze w kolejnym, od 1 marca będzie ciekawe. O, to już jest 1 marca. O, no to fajnie. Dobra, to będzie o czym gadać. Cześć. Miłego weekendu.